Siemanko, z tej strony Miki i witam was w następnym odcinku Miki Paka. Co ja to tu robię, gdzie jestem? Coś stało poza odcinkiem, postanowiłem tu przyjść. Pozabijałem troszkę krówek, tych, z których wypadają złote jabłka. I dlatego teraz myślę, że jestem gotowy. Mamy ten emeraldowy miecz. Wow. On jest niezły. Dlatego żremy koksa od razu. Jeszcze pójdziemy szybko tam po koksa. Po koksy, bo tutaj więcej z tych krówek. Zbierzemy sobie te itemki i możemy lecieć już na naszego bossa. Broń dystansowa, jak pamiętacie, to nie jest dobry pomysł na załatwienie go, ponieważ samego mnie zabił. Ten staw, pamiętacie? Okej, okay, bijemy. Mało mu tym zadajemy, ale Diaksowi mu zadawałem dwa razy mniej, jak wiecie. Wow, ale nie jest źle, powiem wam. Nie jest źle. Coraz więcej nam zadaje. To żremy tego koksa i lejemy go dalej. Może go ubijemy. Chyba go ubijemy już. Pada. Kurde. Zjemy jeszcze jednego koksa na wszelki wypadek. Załatwimy go. Powinniśmy załatwić. Zablokował się, bo jeden śnieg. Naprawdę. Naprawdę to jest takie proste. Co nam wypadło? Sacred A i Icy Staff. To zaraz przetestujemy. Ale zabiliśmy tą bestię. Czyli jest dobrze. Wyjdziemy stąd w ogóle. Wgrywam moda Better Dungeons, ale tak na chwilę, żeby zrespiły się dungeony i żeby usunął od razu tego moda, bo on crash jest całą paczką. Nie wiem czemu, ale nie działa z żadnym innym modem. Ale bestia załatwiona. Naprawdę. To było tak easy. W ogóle jest jeszcze jeden ognisty ten boss, którego też możemy załatwić. Ale to w następnym odcinku. Haha. No dobra. W następnym odcinku za... Ale z tym to ja jeszcze nie walczę. Powiem wam, że poza odcinkiem zrobiłem małą nawalankę z tym kupakiem. Nie wiedziałem, że on jest tak ciężki. Ale jest. Jak się idzie przez tą wioskę, to aż strach. Tutaj nie ma już żadnego NPC. Wszystko tutaj ginęło po prostu. Naprawdę, nic tu nie ma. To wszystko przez tego jednego, przez te skorpiony. I wiem jedno, że to jest coś źle ustawione w tym Danger Emperor Scorpion. To jest właśnie to. Max 1. No i spoko. I to tylko chciałem. O ja, lagi. Raz, dwa, cztery te skorpiony. Pomyślcie źmale, jak jeden ma 360 życia. Takiego jednego. Piąty. Przepraszam was za ten peaceful. Naprawdę, nie da się przeżyć przy tym. Nie da się przetrwać przy tej masarni. Musiałem sprawdzić teraz, czy się nagrywa, bo nagrywam ten odcinek parę razy. Znaczy, nagrywam już parę razy. W ogóle pozbierałem drewno. I teraz w końcu mogę zacząć to, co chciałem zrobić. Czyli dom. Albo nie, mury. Musimy zacząć budować mury, bo nie mamy tego. Kurde, gdybym miał jakiegoś lepszego kilofa. Mam jakieś emeraldy? Dwa tylko. To emeraldowego kilofa, że male nie zrobimy. Nie ma szans.
Ale tu musimy pokopać trochę, żeby mieć cokolwiek na ten mur. Albo nie, zainstaluję moda, to po odcinku, zainstaluję moda, który sprawi, że będziemy mieli coś bardzo fajnego. Ale to jeszcze nie powiem. No nie chcę mi się tego kopać. Dobra, zbudujemy z tego, co mamy. Może nie starczy, ale chodzi o to, żeby otoczyło nasze budowle. Nie, to wszystko tylko... Ej, mam pomysł, z czego bym mógł zbudować mur. No, to jest już super pomysł. No zobaczcie, murki. Z tego, co zbudujemy, gigantyczny mur. Ale poczekajcie. Nie, nie, bo to jest to samo. To jest to samo, powiem wam. To jest to samo. Już zbroja mi się psuje. Miecz na wszelki wypadek. I budujemy to. To mniej więcej będzie obejmowało taki obszar. Spore to będzie. Niektóre farmy to tutaj będzie mogli już zniszczyć do połowy. Bo to nie będzie na naszej granicy. Dokładnie tu. Zobaczcie. To nie będzie już na tej naszej granicy. O te farmy. Tu może zrobimy jakieś wejście do naszego domu. Ten dom widzę muszę... Nie, nie będę niszczył, on jest fajny. Nie chcę mi się niszczyć takiego fajnego domku. Spoko. To będzie tak. I... No i to będzie dalej. Albo dobra, zbudujemy to. Ten domek będzie takim kawałkiem może granicy i tutaj. No. Spoko. Ja najbardziej bym chciał, żeby te Emperor Skorpiony nie właziły, bo to strasznie rozwala. Bo one się nawalają z creeperami i tak dalej. I te creepery wybuchają i potem wszystko niszczą nam. I o to chodzi, że teren jest cały czas zniszczony. Albo wydeptują farmy. Stąd to będzie tak. O, te małe domki to porozwala. Tutaj koło mojego to ten domek jest w ogóle niepotrzebny. To nie ma już, to niepotrzebne są ich schronienia. Dlatego rozwalamy ten dom. Niektóre te domki musimy porozwalać, żeby to mogło być więcej miejsca. No spoko. To też. W ogóle jeszcze nigdy nie miałem takiej sytuacji, że dwa domki były tak złączone. Nigdy. Nie miałem czegoś takiego, że o tak dwa domki po prostu były połączone. Sprawdzę jeszcze raz, czy się nagrywa. Nagrywa się. Więc jest spoks. No! Dobrze. Ten domek mamy całkiem już usunięty. Z naszej wioski. Jeszcze wbijamy tutaj, bierzemy piasek, bo piaskiem o to wyrównamy. Chciałbym mieć jeszcze ruchome piaski. Ruchome piaski będę musiał też poszukać, bo mam moda na ruchome piaski. I to będzie chyba fajna pułapka. Fajnie było w takich ruchomych piaskach takiego skorpiona, tego Emperor Skorpiona uwięzić.
Okej. Ten domek możemy zostawić, ten też chyba nie będzie przeszkadzał. Okej, spoko. Ale kamienia nie mamy. To poza odcinkiem powiem wam, że nazbieram kamień i będziemy mur budować na następnym odcinku, ale ja się z wami żegnam. Na razie. Cześć.